Select. Gdzie? Które to? Artur, coś ty właśnie mi powiedział. Bo... Ja cię zabiję! Witajcie z tej strony Radzka Gaming, a ze mną jest... Kto jest ze mną? Ja. No czyli ja, czyli kto? No czyli ja. Czyli Ardat. Tak, ze mną jest Ardat, a to jest kolejny odcinek klasyków z PSX-a. Nagrywamy go w sumie od razu po poprzednim, żeby było co było wrzucać, ponieważ no, jak widzicie, ta seria jest taka mało odcinków, wychodzi bardzo rzadko, więc postanowiliśmy nagrać trochę więcej z Crash Bandicoot 3. 3. Rewarped? Czy Warped? Warped. Oczywiście wszystkie wasze sugestie w komentarzach przeczytaliśmy i będziemy kolejne odcinki jakby nagrywać według waszych sugestii, tak więc piszcie w komentarzach kolejne gry, a my po prostu chcieliśmy nagrać kolejny odcinek, żeby było co wrzucać, tak więc to będzie Crash Bandicoot 3, w którego też znowu będzie grać Ardat, ponieważ to jest Crash Bandicooty, to jest jej, że tak powiem, konik. Konik. Tak, no i działa na takiej samej zasadzie, jest sobie ten i są też sobie poziomy. Huby. I one wyglądają tak, że też do zdobycia są skrzyneczki. I teraz tak, w niektórych poziomach jest... Próbuję zobaczyć, o, tutaj jest ten różowy, który tak jak we wcześniejszej wersji Crasha oznaczał po prostu przejście poziomu. Jeden szary to jest zdobycie wszystkich paczek, a drugi szary to jest zdobycie ani jednej paczki. Oraz ten taki... nie wiem, mieczyk, nazwijmy to... Kurwa, gdzie będzie, dobra. Ank. Fajnie. No to on jest na czas, żeby przejść to na czas, w jak najkrótszym czasie, a paczki to jest czas tam plus 3, plus 2, plus 1 sekund. W nie każdym poziomie da się zdobyć na przykład ani jednej paczki, bądź wszystkie paczki, więc dlatego w niektórych poziomach jest tylko jeden srebrny diament. No i tutaj mamy poziomy tak, zwykły, całkiem zwykły, zwykły, gdzie zbieramy po prostu paczki, jakieś są tam przeciwnicy i tak dalej. Jest poziom akurat podwodny, jest poziom, gdzie jeździmy na purze. Pura to jest ten taki kotek, którym ja w Crash Team Racing grałam i będzie na nim jeździć Coco, ponieważ Coco tutaj też ma swój wkład. Jest też poziom, w którym biegniemy do tyłu, ale uciekamy tym razem przed dinozaurem. Oraz jest też poziom, na którym jeździmy na takim motoreczku na wodzie. I to też jeździmy Coco, jak zresztą widać. Trzeba po kolei je przechodzić, czy można? Nie trzeba po kolei, można jak nam się chce. I to wygląda tak, że na górze też jest pokazany nasz przeciwnik, który będzie naszym bossem, kiedy skończymy wszystkie 5 poziomów. Czyli w tym przypadku jest to Teeny Tiger, tak on się chyba jakoś nazywał. No i jak my poprzechodzimy to wszystko, zabierzemy mu tam po jednym chociaż krysztale, to nam się odblokuje, można z nim wtedy walczyć, nie? To weźmiemy sobie jakieś 3 najlepsze poziomy z tego, tak jak zwykle. Według mnie najlepszym poziomem było jeżdżenie na purze. Podwodny level, czyli ten drugi, był trochę trudny, ale można spróbować. Ten też był bardzo fajny i jeżdżenie na tym nie było fajne, to było chujowe, z przeproszeniem. Więc może najpierw ten, tak? Dobra. Nie ma sprawy. A jeżeli chcecie zobaczyć właśnie, o czym mówiła Klaudia odnośnie Crash Team Racing, to link macie w deskrypcji do playlisty. Jest to pierwszy film po prostu z naszej serii, czyli Crash Team Racing. No cały czas gramy w gry z serii Crash Bandicoot. Tak wyszło. No i tutaj gramy Coco, która jest chyba w historii jakąś taką ala dziewczyną chyba Crasha. Trochę nam się buguje ten niebo, ale to jak przez emulatora. No i tam sobie skacze pura, na której właśnie będziemy jechać. I cały poziom jest oddany Japonii, czy tam Chinom, nie wiem, nie jestem pewna. To jest Wielki Mur Chiński, no to... Tak, jedziemy po Wielkim Murze Chińskim, racja. No i to samo, zbieramy paczeczki, uważamy na innych, ponieważ możemy się wypierdzielić. No i trochę też to polega na tym, żeby właśnie zdobyć wszystkie paczki, bo nie zawsze jest to takie oczywiste, gdzie one się znajdują. Bo czasami mogą być właśnie w tym przypadku na górze, co przed chwilą przejechałam przez taki item. Mogą być na górze, mogą być sobie. No, to już zawsze chodzi o jakieś wyzwanie, nie? Ale widzę, że jest bardziej zróżnicowane niż dwójka. Jest więcej tych poziomów takich wymyślnych. Tak, no to trzeba przyznać. No i więcej postaci, bo chyba w dwójce nie można było chodzić innym. Nie, Coco wtedy nie dało się chodzić. To rzeczywiście się nie da zabić.
Wiesz, da się wszystkie paczki zdobyć? No na dole nie było paczek. Właśnie tu jest cały właśnie sęk w tym, że... Kur... To od początku? Nie, nie. Nie. Po prostu tutaj jest taki sęk, że trzeba patrzeć troszeczkę do przodu. Jeżeli na dole nie ma paczek, to znaczy, że są na górze. Jeżeli są na dole, to znaczy, że nie ma ich na górze. Dlatego da się wszystkie zdobyć za pierwszym razem. Aha. Poza tym nie ma takiej opcji, żeby nie dało się tego zebrać, wiesz, za pierwszym razem, bo po prostu jeżeli w sumie jest diament, nie za to. Tak, jest diament za to. Ale nie, albo może być też diament tylko za niezebranie żadnej wtedy. Tak. Tak, jest tutaj, właśnie w tym poziomie jest chyba nawet diament za... No i zima. No i tutaj właśnie był taki fajny sęk, że albo przejdziesz dołem i zbierzesz paczki, albo przejdziesz górą i zdobędziesz życie. Bez sensu. To już chyba, że komuś nie zależy na paczkach. No. To po prostu trzeba troszeczkę dalej wyskoczyć, żeby zdobyć wszystkie paczki. Można tutaj biec troszeczkę szybciej, ale ja, wiesz, nie chcę, wiesz, spieprzyć tego. No i koniec. I zdobyliśmy wraz diamencik wszystkich paczek. No. Purka sobie. Pura sobie pura. Purka sobie pura, tak. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten poziom, bo te poziomy nie są zbyt długie. No bo jak jest 5 na jednym poziomie, no to... No, znaczy i na jednym jakby tak, świecie. No. Czy za czas ci brakuje? No ta za czas to nie ma teraz, musiałabym wejść jeszcze raz. To ja proponuję teraz poziom z dinozaurem, dobra, żeby troszeczkę urozmaicić ten poziom. Można zdobyć albo wszystkie, albo nie jednej paczki w tym akurat poziomie. Ten poziom jest troszeczkę bardziej zróżnicowany niż w poprzedniej części, ponieważ tam biegło się cały czas do tyłu, a tutaj mamy i do przodu, i do tyłu, i w bok. No kurde. No i... Jedna paczka, druga paczka... I spieprzamy! W oryginale też to było takie szkło? Tak, też takie szkło było, to takie śmieszne trochę... Taka śmieszna trochę woda, bo to jest... I tutaj się pojawiają nowe paczki, których chyba jeszcze nie widzieliście, bo ja nie grałam od początku z każdego poziomu. Tutaj są paczki, które... Bo normalnie oryginalnej wersji są takie paskowate, to na nich można skakać. Są takie zwykłe, to na nim jest może jedno jabłko. I są jeszcze takie, że są ze znakiem zapytania i tam jest więcej jabłek. Taka kubeczka, nie? Albo są z życiem, ale to już mówiłam. A tutaj są znowu paczki, które mają białe pole, które się losowo jakoś tam leci. Leci i tak sobie, wiesz, albo jest znak zapytania, albo jest życie, albo jest nic, albo jest życie, znowu znak zapytania i coraz to szybciej i to, na co natrafisz, to dostaniesz. Aczkolwiek możesz nie natrafić na nic, bo nie zdążysz. No tak. Wtedy masz zablokowaną paczkę i chyba już jej wtedy nie można. W ogóle zdobyć? W ogóle zdobyć chyba, no. Albo da się, albo nic nie dostaniesz, albo nie da się jej zdobyć, już nie pamiętam. O, właśnie taka. I teraz nie zdobyłam, znaczy zdobyłam paczkę, ale nie zdobyłam nic, bo akurat trafiłam na moment, w którym ona była pusta. Taka śmieszna. No fajnie. Mamy jakieś urozmaicenie. Zaraz ją pokażę trochę bardziej, bo tutaj tak na szybko to się nie dało. No i tutaj się właśnie kończy momentalnie. A, i co ciekawe, bo poziom właśnie z tym dinozaurem. O, i dinozaur znikł. Tak. Te paczki też są ważne. Je też trzeba... To też są paczki. Wbrew pozorom. Wbrew pozorom to też jest paczka, tak. Nie będzie mówić wszystkiego. Nie, no chodzi tylko o pokazanie, nie musisz tam. A tu jest trawka, która nas zwalnia. A tu jest taki zboczeniec. Bo ona nas tak wyskakuje. A, bo to jest woda. Tak, to cały czas jest woda, przecież mówię. Myślałem, że to jest jakieś szkło. Patrz, idzie do mnie zboczeniec. On tak wyskakuje, ale nie chce mi się tego pokazywać, bo zginę. No i to są właśnie te paczki. Nie zginęłabyś, bo masz maskę. No, ale może nie chcę korzystać z maski. Bo to jest smoła. Nie, raczej woda. A, bonus. No, taki poziom lawowy. No tak, bo mechanika jest dokładnie taka sama. I się w zasadzie nic nie zmienia. Tylko jest parę nowych takich właśnie tych poziomów. No jest bardziej dopracowane, nie? Ładniejsza jest, to na pewno. Bo jakbyś zobaczył... Aha, jest jeszcze takie tutaj fajne coś, bo w wcześniejszej części tego nie było. Nie wiem, jak to się... Aha, co? Nie, to się samo chyba przemienia.
bo tu są wymienione select. Wszystkie... Co? Select. Gdzie? Które to? Artur, co? Coś ty właśnie mi powiedział. Bo... Ja cię zabiję! Oj tam. No oj tam. No to po co wchodziłaś do jakichś menu? Chciałam pokazać coś, że tutaj są umiejętności, których możemy nabyć poprzez zabicie kolejnego wroga. No. Na przykład potrójny skok, większy tam ten, jak to się nazywa, ten taki wirek, to jest większy, taki dłuższy, wiesz. Nie będziemy tego przechodzić jeszcze raz, bo to bez sensu jest. Przez ciebie. Oj tam, oj tam. To co, poziom wodny? No może być. No jest trochę trudny, ja zawsze miałam z nim problem, zawsze mi to męczyło przechodzenie go. No bo nie wiedziałam, co chcesz zrobić. Właśnie też nie wiedziałam, select, bo że... Kto to w ogóle pomyślał, że select to wybór? No i to wygląda tak, że ja sobie mam taką maseczkę, mogę sobie troszeczkę przyspieszyć, mogę sobie wirak zrobić. I są też... Jest też właśnie rekinek. I mogę go zabić. Super. I są bomby. Robiłaś rekina. A nie, ten rekin się zrespił. Jesteś z siebie dumna? Nie mów mi tak. O! O, rozdymka. Rozdymka, tak. Sejwik. No, to są takie właśnie fajne, zróżnicowane już te poziomy. A, nie tak daleko, bo mnie pokopię. Można płynąć w dół, w górę właśnie, a. Murena. A, druga Murena, Boże. No to tutaj są jest te... ta paczka. No coraz to szybciej, widzisz? Aż w końcu zgaśnie. I już masz po paczce. A, mamo! Mamo, zostaw mnie. Płyniesz szybciej jak ten. Znaczy, ja płynę szybciej i tak się staram szybciej, bo... widzisz, jak naciskam to? Moje majty różowe tam były. Zawsze nie lubiłem w Mario tych podwodnych poziomów. Zaś te majty. Ja też nie, ale lubiłam muzyczkę z tych podwodnych poziomów. Już nie pamiętam, jak ona nawet... To coś w tym stylu, to mi się przypomina. O, i znowu nie dostałam nic. Tak. Nie wiem, czy w tym poziomie akurat, ale tutaj jest motoróweczka. Kurwa, rozdymko, pierdzielaj. Jest rozdymka, co ja... Jezus. O. Co to jest dobry moment, że weszłaś? Nie. Po prostu już się nie wrócę. Aha. Taki super mechanizm, żebyś tam... Nie błądziła gdzieś. Nie, super mechanizm na to, że jak za szybko polecisz, to nie zdobędziesz paczek przez to. No, a to jest nasza motoróweczka. Już może wygląda śmiesznie, ale nie śmiejcie się z niej, ona też ma uczucia. Nie, nie ma, bo to jest tylko motoróweczka. Przestań. Zobacz, ma oko. Na pewno ma uczucia. Ale strzela jakimś gównem. Bomby. No właśnie, bomby nie mają uczuć. Ale motorówki. Nie. Przestań. Przywdzisz mnie. A zabijesz kogoś? Motorówka. No, motorówka to jest poniekąd takie moje drugie życie. Bo jeżeli teraz się nią zabiję, to ona jakby wybuchnie, a nie ja. Ale mogę nią rozstrzeliwać te. No i nie wszędzie z nią pojadę, nie? Safe! Za spokoju. Na około popłynąć. Nie, normalnie. Powinna tak popłynąć. Uważaj. No płynie za mną. A ja ci zrobię tak. Wiem, że ona też miała uczucie. To minę. Myślę, że... Ona nie miała uczuć, bo nie miała oczu. Tak, wszystko co ma uczucie, co ma oczy, to ma uczucie. A nie? Czyli pociągi też mają. No, ten co my go spotykamy bardzo często, to na pewno.
Tak, spotykamy pociąg. Znaczy tutaj remontują tory i na jednej z lokomotyw dokładnie jest na jej samej przodzie jest przyklejony ryj Tomasa z Tomasa, no ta ciuchcia Tomas. Kochanie, widzisz, ja tu opowiadam anegdotę, a ty się zabijasz. Dobra, to powtórz ją i na końcu coś dopowiem, no. No nie, no, już skończyłem. Że jest ciuchcia, gdzie jest przyklejony ryj Tomasa na przodzie. Tomasa, jakby kto nie wiedział, to gdzieś tu będzie ten, adnotacja. Tak będzie? Będzie. Już mamy zdjęcia, nie jedno nawet. A czekaj, jak to się nazywa w Polsce? Tomas... The Train? Tomas Pomocny Pociąg? Nie wiem, masz internet, to zobacz. Nie ma, nie mam internetu. Gdzie ty żyjesz? Mamo! No za szybko trochę jeździ, tak nie nadążam trochę. Właśnie na tym polega, wiesz, problem tego. No pięknie. Pięknie! No i nie zdobyłam wszystkich paczek. Nie zdobyłam? Trudno. Nie zdobyłam. Się nie zabij teraz. Ty, i najwiesz, co będzie najsmutniejsze? No. Że mi jednej zabraknie. Jednej? Tej. Ale zabawne! Bardzo cię to śmieszy! No. Dobra, no to był Crash Bandicoot 3, dokładnie taki przegląd pierwszych poziomów, trochę opowiedzenie o grze, po prostu takie przedstawienie, a czekamy na wasze oczywiście komentarze, opinie i kolejne gry do polecenia, które możemy zagrać, mamy zagrać w naszych klasykach z PSX, a ja się z wami żegnam, żegnam się też z wami Ardat. I Crash. Crash, dokładnie. I jeszcze Koko, która dzisiaj nam też towarzyszyła. Dokładnie. Ale subskrybujcie, lubicie polecić znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten film z serii klasyki z PSX-a, zobacz playlistę w adnotacji albo inne produkcje, które stworzyłem, a ja się z Wami żegnam. Na razie, do zobaczenia i cześć.